Do 29 maja ratusz przyjmował wnioski mieszkańców składane w ramach suwalskiego budżetu obywatelskiego. Do rąk urzędników trafiło 31 aplikacji na łączną kwotę przekraczającą 7 300 000 zł. To kwota blisko trzykrotnie większa niż zaplanowany budżet. Projekty składano w trzech kategoriach: duże działanie inwestycyjne, małe projekty oraz propozycje kulturalne lub społeczne. Jak informuje ratusz, mieszkańcy przygotowali 7 propozycji tzw. dużych. Wśród nich parking meczowy przy ulicy Grunwaldzkiej, bike park przy ulicy Moniuszki, ale też jest pomysł remontu skateparku nad zalewem Arkadia. Ta ostatnia propozycja zawiera również pomysł budowy strefy streetbola. Największym powodzeniem cieszyły się małe projekty. Wśród propozycji znajdujemy odtworzenie pomnika generała Dwernickiego. W 2019 roku na bramę wjazdową do byłej jednostki wojskowej przy Płaskiego wróciły dwa orły i aż się prosi, by na ocalały cokół powróciła także postać generała. Innym pomysłem przedłożonym ratuszowi jest budowa wież lęgowych dla jeżyków, ptaków będących pogromcami komarów. Do małych projektów zalicza się również pomysł zbudowania trójwymiarowego, świetlnego napisu Suwałki, posadowionego na nowych bulwarach. Wśród 11 aplikacji dotyczących działań kulturalnych lub społecznych jest organizacja jubileuszu 30-lecia istnienia zespołu Nightcam czy ekologiczna oaza pomiędzy ulicami Reja i Płaskiego. Aktualnie trwa weryfikacja formalno-prawna złożonych wniosków i ocena pod kątem ewentualnych przyszłych kosztów generowanych przez zrealizowane projekty. Wyniki tej analizy poznamy 29 czerwca. Tuż po wakacjach, w połowie września, zakwalifikowane wnioski poddane zostaną ocenie mieszkańców, którzy do 2 października będą mogli głosować na wybrane projekty. Ostateczne wyniki ogłoszone zostaną 26 października.